Panie, jesteśmy głodni słowa. Dziękujemy Ci za ten wieczór, za ten dobry i dogodny czas, za to, że w tym miejscu ciągle możemy postawić pulpit, wziąć Słowo Boże do ręki i zwiastować, razem się uczyć, poznawać Twoje Słowo. Dziękuję Ci za to miejsce, za ten kraj, za wolność, jaką mamy i chcemy z niej dobrze korzystać. Panie, daj nam ducha mądrości poznania. Pozwól, aby nasze myśli napełniły się dzisiaj tym żywym Słowem, aby nie było dzisiaj dla nas tajemnic w Twoim Słowie, ale wszystko było jasne, czytelne, bardzo dobrze podane. Panie, modlę się o moje usta, o nasze uszy, abyśmy wszyscy wyszli z tego miejsca zbudowani, wzmocnieni i pełni wiary. W imieniu Jezusa o to się modlę, Ojcze. Amen. Amen. Kochani, mam nadzieję, że każdy z nas dzisiaj bardzo chętnie sięga po Boże Słowo. Zapewniam Cię, że 5 rozdział Księgi Estery, bo tam będziemy dzisiaj zwracać nasze oczy, w tą stronę będziemy dzisiaj kierować nasz wzrok. Kontynuując ten cały cykl od czasu do czasu, kiedy dane mi jest zwiastować, wracamy do Księgi Estery. Tym razem jest to piąty rozdział, będziemy za chwilkę go czytać cały. Niemniej jednak pozwólcie, że przypomnę nieco to, o czym żeśmy już mówili. Nie będę się oczywiście tutaj rozwlekał w treści. Chciałbym tylko przypomnieć o postaciach, o których już powiedzieliśmy. Księga Estery mówi wiele nam na temat postaci, które występują, które żyły w tamtym czasie. Na pierwszy rzut powiedzieliśmy sobie tak naprawdę o królu Achaszweroszu. Ciekawe imię, ponieważ z historii prawdopodobnie jest to król Xerxes I, jak już wspominałem. Nigdzie nie mamy wzmianki w historycznych zapisach, że był to Achaszwerosz, albo było to jego drugie, trzecie czy dziesiąte imię. Nie wiemy nic o tym. Biblia dopiero mówi, przedstawia nam pewnego króla, którym był Achaszwerosz. Podejrzewamy, wydaje nam się, że był to właściwie Xerxes I. Kochani, powiedziałem o tym, że był to człowiek, który władał największym w historii starożytnej imperium. Było to imperium medoperskie, imperium, które ma swoją kulturę, tradycje. To jest to miejsce, gdzie teraz obecny Iran jest ulokowany i tamtejsze tereny, no nie tylko Iran, bo skoro było największe, to zajmowało największe tereny. Ani Rzym, ani starożytna Grecja, ani żadne inne starożytna cywilizacja nie zajmowało tak wiele terenów jak to. Niemniej jednak, każda jedna cywilizacja w starożytności dobiegła do końca. Znalazła swój koniec. Czasem w dziwnych okolicznościach. Starożytny Rzym, no kto by podejrzewał, że tak zorganizowane i tak niezwyciężone Imperium Rzymskie zostanie zwyciężone przez hołotę, która gdzieś tam, hołotę barbarzyńców, którzy zaczęli nacierać. I to cesarstwo, to imperium zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz inaczej przeżywało swego rodzaju rozkład. I tutaj chciałbym o czymś powiedzieć, bo wielcy badacze cesarstw, imperiów starożytnych doszukują się pewnych podobieństw w momencie schyłku i na tej ostatniej prostce do upadku wielkich cywilizacji i mówią o tym, że każda cywilizacja zaraz przed swoim upadkiem przeżywała najpierw upadek moralny. Moralny, kiedy ludzie zaczęli upadać moralnie w sferze seksualnej, w sferze moralności, wtedy już tak naprawdę bardzo krótko było do upadku całego imperium. Tutaj rodzi się pytanie, gdzie my jesteśmy? Gdzie nasza cywilizacja, którą już teraz definiuje się nie jako imperium Stanów Zjednoczonych, czy imperium Chin, czy imperium jeszcze jakichś tam innych wielkich państw, ale patrzymy na to globalnie. Kochani, nie wiem, czy wiecie, na pewno wiecie, że wystarczy, że jakiś młody albo starszy człowiek wypuści jakiś filmik na YouTubie w Stanach Zjednoczonych, to na drugi dzień albo w tej samej chwili w Polsce, w Korei Południowej, może w północnej aż tak bardzo nie, ale na wschodzie, na zachodzie, na północy i na południu wszyscy to oglądają, więc świadomość ludzi jest globalna już.
Kultura staje się globalna, moralność staje się globalna. Tak samo moralna jest Polska, tak samo moralne są Stany, tak samo moralne są w innych krajach inne osoby. Dlaczego? Dlatego, że karmimy się wszyscy tym samym. Ludzie, młodzi ludzie szczególnie, czerpią z tego samego źródła. Kiedyś było inaczej. Jedne państwa były bardziej gdzieś tam, bardziej, można powiedzieć, moralne, inne mniej, ponieważ były nieco bardziej sztywne i zamknięte granice. Dzisiaj jednak wszystko jest jakby jeden świat, globalna kultura, globalny świat. A jeśli chodzi o moralność na świecie, nie trzeba naprawdę dużo czasu poświęcić na to, aby zrozumieć, jak zabrnęliśmy daleko. Jak niemoralnym jesteśmy społeczeństwem, jak rodziny są rozbijane, jak już ludzie nie wiedzą, kim są, czy są mężczyzną, czy kobietą, nie wiedzą, jak wygląda naturalne, bogobojne, zgodne z Bożym planem współżycie małżonków, nie wiedzą, co to jest rodzina, nie wiedzą, co to jest małżeństwo. Dzisiaj zaczynamy jako ludzie definiować rzeczy na nowo, bo żeśmy się pogubili w tym wszystkim. A więc wydaje się, że nasz czas dobiega do końca. Moralność również naszej cywilizacji wskazuje na ostatnią prostkę. Wiemy, że tak w istocie jest, bo Biblia o tym wyraźnie mówi, że czas dobiega do końca. Tyle jest znaków, tyle jest różnych sygnałów, że dzisiaj o tym zresztą nie będę mówił. Wiemy o tym, że Achaszwerosz był królem, który zasiadał na tronie tego wielkiego medoperskiego królestwa, ale poznaliśmy również Hamana. Szczególnie w ostatnim rozdziale, który rozważaliśmy, Haman, potomek Agaga, Amalekita. W jakichś dziwnych okolicznościach ten człowiek przetrwał zagładę, jaką zgotował im naród izraelski pod wodzą Saula. Nie wiemy, Biblia tego nie odkrywa, jak to się stało, że Haman, albo jakiś potomek Agaga przetrwał i tak pokolenia mijają i rodzi się Haman. A więc jak to się stało, że tego dnia, kiedy Saul wraz z wojskiem izraelskim wytępił praktycznie wszystkich Amalekitów, coś się wydarzyło jednak, że potomek tego króla, którego później Samuel poćwiartował, przeżył. I okazuje się po latach, że oto przeżył oczywiście z pokolenia, któryś z pokolenia przeżył i ma się dobrze. Oczywiście Haman nie żył aż tyle tak długo, ale jego rodzina z dziada w pradziada aż do Hamana miała się dobrze i oto odnajdujemy go w królestwie medoperskim na jednym z najwyższych stanowisk na dworze królewskim. Haman, wiemy, że pamiętał o swoich korzeniach. Sama Biblia o tym mówi, że był potomkiem Agaga. A więc zarówno on, jak i ten pisarz, który pisał Księgę Estery, a nie wiemy, kto pisał, może to był Ezdrasz pisarz, a może to był Mordochaj, kuzyn Estery, a może sama Estera, nie wiemy. Nikt o tym nie wie. Niemniej jednak ten, kto napisał Księgę Estery, dobrze wiedział, kim był Haman. Najwyraźniej wydaje mi się, że sam Haman wiedział, jakie są jego korzenie. No, jeśli wiedział, jakie są jego korzenie, to też i wiedział, jaka jest jego historia. Historia jego narodu, jego ludu. A tym bardziej się o tym przekonuje, kiedy przeczytaliśmy albo kiedy dowiedzieliśmy się, jak zareagował Haman, kiedy dowiedział się, że Mordochaj jest Żydem. Wtedy postanowił, że nie sam Mordochaj odbierze karę, ale cały naród. Skąd ten pomysł? Być może stąd, że przypomniało mu się, albo doskonale o tym pamiętał, co się wydarzyło kiedyś, lata wstecz, z jego, już nie wiem, którym z kolei tam dziadem, ojcem, pradziadem, ale wiedział i chciał w końcu raz na zawsze pomścić tamte wydarzenia. Nienawiść do Żydów powodowana była w jego życiu wydarzeniami z przeszłości, o tym jestem przekonany. Kochani, poznaliśmy również Mordochaja, kuzyna Estery. Był to już starszy od Estery, kuzyn jej, z rodu Beniamina. I tu fascynująca historia.
Mówiłem o tym na którymś z wykładów podczas Księgi Estery, że oto mamy, cofnijmy się wstecz, mamy Saula, który pochodzi z rodu Beniamina, króla izraelskiego, Saula, który podnosi rękę na Amalekitów, w końcu nie podniósł ręki na Agaga, zrobił to później Samuel. I oto lata mijają i mamy Mordochaja, Beniaminitę, tak jak Saul, i mamy oto Amalekitę. Znowu dochodzi do tego samego starcia, tego samego zderzenia. To jest dziwne, naprawdę dziwne, ale niezwykłe. Mordochaj to był lojalny pracownik, o tym mówiliśmy, był wspaniałym pracownikiem. Każdy pracodawca chciałby mieć takiego pracownika w swojej firmie. Nie szukał zysku dla siebie, szukał dobra dla swojego pana. Kiedy wykrył spisek, nie chciał jakiejś nagrody, nawet o to nie prosił. Po prostu zrobił to, co trzeba było, aby ochronić swojego pana. Poznaliśmy również Esterę i jak starałem się wam wytłumaczyć czy przybliżyć jej historię albo to, co nie zostało zapisane, a co odkrywam w piśmie jako pewne tło jej wydarzeń, które mają miejsce w jej życiu, wydaje mi się, że była to dziewczyna z poczuciem niższej wartości z powodu sytuacji rodzinnej. Wydaje mi się, że mogła czuć wielki żal do tego, co ją spotkało. Mamy nie ma, taty nie ma, umarli rodzice, ona wychowuje się u swojego kuzyna, nie wie, co to jest ciepło rodzinne. Być może już nie pamięta, co to znaczy przytulenie mamy, taty, bliskość rodzica, nie wie. Zapomniała, nie wie. Może czuje się poszkodowana przez życie. Jakby coś utraciła, mogła czuć się tak, jakby przegrała całe życie, które jeszcze się tak dobrze nawet nie zaczęło. I oto mamy Esterę, młodą dziewczynę, pannę, która w pewnych okolicznościach staje do castingu, jak wydaje się, już teraz nie pamiętam tej liczby z poprzednich wykładów, ale dobry milion albo ponad milion młodych panien w całym imperium medoperskim. Nagle na wieść, w związku z pewną ustawą. Idą oto jurorzy po całym imperium medoperskim i wyszukują piękne młode panny, które by mogły się spodobać królowi. Okazuje się, że nie trzeba było daleko szukać, wyjeżdżać gdzieś w głąb całego imperium, w tym samym miejscu, gdzie urzędował król. Mieszkała również Estera. Ale oto poznaliśmy również ukrytego, pracującego w ukryciu, patrzącego z ukrycia największego bohatera całej tej księgi, Pana Boga, którego imię nie jest wymienione w całej tej księdze, jednak odnosi się wrażenie, że przenika każdą sferę życia i działalności tych ludzi, o których czytamy. Działa nawet wtedy, gdy wszyscy śpią, kochani. Zajmuje się narodem żydowskim, jak i medoperskim w jednym czasie. Zajęty jest w dzień, jak i w noc. Zajmuje się sprawami miłosnymi, tak, o tym czytamy w tej księdze, jak i politycznymi. Daje życie i je odbiera. O tym mówi ta księga. Kochani, kiedy czytam tę księgę, nie ma mowy tutaj o dobrym lub złym, szczęśliwym lub nieszczęśliwym losie. Czytelnik uczy się na tym żywym przykładzie, co to znaczy fragment z psalmu 31, 16 wiersza. Moje losy są w Twoim ręku, w Twoich rękach. Żadna inna księga w całej Biblii nie odkrywa, jakby nie opisuje, nie rozpisuje tego jednego wiersza, tego psalmu tak szeroko jak ta. Przecież tu rzucane są losy. Tutaj świętuje się święto losów. To tutaj losy mają znaczenie. Tutaj mówi się o losach, tutaj się później je wspomina. W końcu czytamy taki fajny fragment z przypowieści Salomona z 16 rozdziału 33 wiersza. Losem potrząsa się w zanadrzu. Gdzieś tam kiedyś ktoś tam potrząsał losem w zanadrzu, gdzieś tam się coś w tym stylu robiło, żeby pewne losy rzucić, ale czytamy z nauki Salomona, iż jego rozstrzygnięcie zależy od Pana. Wyobraźmy sobie taką sytuację, gdzieś tam ktoś sięgał w zanadrze, aby wylosować
dać pewną decyzję, rozpoznać pewną sprawę. Okazuje się, że tą ręką nie sterował człowiek, ale wynik należał do Pana. Tak mówi Salomon. Kochani, zwróćmy już oczy nasze na rozdział 5. Zacytujemy go cały, przeczytam go teraz całego, abyśmy mieli pełne tło tego rozdziału. Trzeciego dnia Estera włożyła na siebie szaty królowej i stanęła na dziedzińcu wewnętrznym, naprzeciw pałacu króla. Król siedział właśnie na swym królewskim tronie w pałacu królewskim, naprzeciw wejścia do pałacu. Gdy tylko zobaczył królową Esterę stojącą na dziedzińcu, okazał jej łaskę i wyciągnął ku niej złote berło, które trzymał w ręce. Estera podeszła i dotknęła głowicy berła. Co cię sprowadza, królowo Estero? Zapytał. Jakie masz życzenie? Będzie spełnione, choćbyś prosiła o połowę królestwa. Estera odpowiedziała, jeśli król uzna to za słuszne, to zapraszam, niech król z Hamanem przyjdzie dziś na ucztę, którą dla niego przygotowałam. Sprowadźcie czym prędzej Hamana, zawołał król do służby. Niech się stanie według słów Estery. I przyszedł król z Hamanem na ucztę, którą przygotowała Estera. Gdy król napił się wina, powiedział do Estery, proś o cokolwiek chcesz, a będzie ci dane. Powiedz, jakie masz życzenia, będzie spełnione, nawet gdyby chodziło o połowę królestwa. Co do mojej prośby i mojego życzenia, odpowiedziała Estera, to jeśli znalazłam łaskę w oczach króla, jeśli król uzna to za słuszne, by zgodzić się na moją prośbę i spełnić moje życzenie, to niech król wraz z Hamanem przyjdzie jeszcze jutro na ucztę, którą dla nich przygotuję. A jutro postąpię według słów królewskich. Tego dnia Haman wyszedł z pałacu w wesołej i dobrej myśli. Ale w bramie królewskiej natknął się na Mordochaja. Ten nie podniósł się na jego widok, ani się go nie przestraszył. W Hamanie wezbrał gniew. Powstrzymał się jednak i poszedł do domu. Posłał po przyjaciół, sprowadził swoją żonę Zeresz i zaczął chwalić się swoim bogactwem, chlubić licznymi synami i wymieniać królewskie zaszczyty, dzięki którym znalazł się na stanowisku wyższym niż inni książęta i poddani króla. Na koniec powiedział, tak, nikt nie otrzymał zaproszenia od królowej Estery na dzisiejszą ucztę, tylko król i ja. Również na jutro jestem wraz z królem do niej zaproszony. Ale to wszystko przestaje mnie cieszyć, ilekroć w bramie królewskiej widzę Żyda Mordochaja. Na to jego żona Zeresz i wszyscy przyjaciele powiedzieli, każ zbudować szubienicę wysoką na 50 łokci, rano powiedz o wszystkim królowi i niech powieszą na niej Mordochaja. A potem zadowolony idź z królem na ucztę. Pomysł ten wydał się Hamanowi dobry, kazał więc przygotować szubienicę. Kochani, będziemy chcieli teraz rozważyć ten fragment. Podam kilka myśli, kilka rzeczy, które najbardziej rzucają mi się w oczy i uważam je za najbardziej stosowne, aby je wyjaśnić, podać, abyśmy w nie się wgłębili. Przede wszystkim to, na co zwracam uwagę w tym 5 rozdziale, albo zarazem w końcówce 4 rozdziału, to, że istniała pewna wątpliwość w sercu Estery. Zaraz do tego wrócę i zaraz to wyjaśnię. To ciekawe, że Estera zyskuje życie trzeciego dnia. To jest ciekawe. Trzeciego dnia jakby zyskuje życie ta kobieta. Przez 3 dni była w poście, w narzekaniu, w utyskiwaniu przed Bogiem, w modlitwie, w gorzkim, można powiedzieć, jakby umierała dla samej siebie. Przecież mogła umrzeć. To były 3 dni. 3 dni przygotowywania się być może na śmierć. I oto trzeciego dnia Estera wstaje z martwych. Przychodzi do króla i zyskuje życie. To jest pewien obraz, ja na to zwracam uwagę. Ale nie była tego taka pewna. Nie była pewna tego, że w ogóle wyjdzie żywo z tego spotkania. To nie jest, bracia i siostry, historia Abrahama, który był pewien, że gdyby Izak tego dnia zginął, kiedy Abraham podniósł rękę na swojego syna, to Bóg ma moc przywrócić go do życia, jak czytamy z listu do Hebrajczyków. Taka była wiara Abrahama.
Dlatego Abraham był gotów złożyć swojego syna, ponieważ wierzył, jak mówi list do Hebrajczyków, iż Bóg ma moc wzbudzić go z martwych. I jak czytamy dalej w kolejnym wersecie listu do Hebrajczyków, więc jakby z umarłych Izaaka zyskał z powrotem. Jeżeli mam zginąć, to zginę, mówi Estera w 4 rozdziale, a więc wcześniej w poprzednim rozdziale. To nie jest pewność tego, że wyjdę żywą z tego miejsca. Estera miała obawę przyjścia przed oblicze króla. Obawę, która polegała na tym, że miała pewien lęk, wątpliwość, nie wiedziała, co ją czeka, nie była pewna skutku swojej niezapowiedzianej wizyty u króla. Tego jesteśmy pewni. Gotowa jednak była złożyć swoje życie za wielu ludzi. To jest odmienna sytuacja do sytuacji ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Bo my również będziemy musieli stanąć przed królem, bracia i siostry, lecz nie dopiero tam, ale tutaj rozstrzygną się albo rozstrzygają się skutki tego naszego spotkania. To tu i teraz, jak wiemy, wyciągnięte w naszym kierunku, w kierunku każdego jednego człowieka na obliczu całej ziemi, jest berło łaski. To tu i teraz, tu i teraz. Nie ma takiej możliwości, aby człowiek, nie wiedząc, mając wątpliwości, licząc na jakąś łaskę, szedł w stronę śmierci, przeszedł przez bramę, jaką jest śmierć, i stanął przed Bogiem i myślał sobie: Boże, no to teraz się dopiero dowiem, co ze mną będzie i może mnie spotka łaska, może nie. Nie, kochani. Inaczej przedstawia Biblia sprawę. Jeśli uwierzysz w Jezusa, będziesz zbawiony. Jeśli uwierzysz w Jezusa, nie będziesz potępiony. Jeżeli wezwiesz Jego imienia, będziesz zbawiony, a to sprawia, że możesz mieć pełną odwagę i ufność, i żadnego cienia wątpliwości, że kiedy skończy się życie ziemskie, to nie tam będą rozstrzygać się twoje sprawy, ale już tutaj się rozstrzygnęły, dlatego że uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa i skorzystałeś z tego wyciągniętego berła w twoim kierunku już teraz tu na ziemi. Tak, wielu ludzi zapytanych, co z nimi będzie po śmierci, odpowiadają w ten sposób: tylko Pan Bóg wie i tam się dopiero okaże. Ale prawda jest zupełnie inna. To tutaj się okazuje, co dalej będzie. To tu na ziemi się okazuje, czy z Nim będziemy na wieki, czy też nie. Apostoł Jan pisze list, to jest ciekawe, Ewangelię swoją pisze u końcu swoich słów w Ewangelii Jana, więc w swojej Ewangelii pisze, że te wszystkie cuda, znaki, to wszystko, o czym spisał Jan, jest po to, aby ludzie uwierzyli, że Jezus jest Synem Boga i w ten sposób zyskali życie wieczne. Ale kiedy czytasz pierwszy list Jana, to tam jest napisane, albo on tłumaczy się, pisząc ten list, że on to napisał, abyśmy byli pewni, że mamy życie wieczne. A więc człowiek może tu na ziemi być pewien, absolutnie pewny tego, że kiedy przyjdzie pożegnać się z życiem ziemskim, tam kiedy stanie przed Panem, to On przecież go zaprosi do wieczności. Dlaczego? Dlatego, że uwierzyłeś w Jezusa tutaj na ziemi. Kochani, wyciągnięte berło jest w naszą stronę. Dlaczego tak mocno akcentuję to berło? Dlatego, że ten dziwny prorok, jakim był Bileam, i do niego chcę wrócić, ten przedziwny człowiek, jakim był Bileam, ja bym mu kredytu zaufania w żaden sposób nie dał z powodu tego, co on później czynił i jak zwodził Izraela i podpowiedział, jak sprawić, żeby właśnie ten naród, który wchodzi do ziemi obiecanej, już na samym początku został zniszczony od wewnątrz. Pamiętacie, co było tym, do czego on namawiał? Niemoralność seksualna. Tutaj znowu podpowiedź do tego, co powiedziałem na samym początku. Jak zniszczyć cały naród? Od środka.
Czyli żeby zaczęła jakby pogłębiać się niemoralność ludzi, narodów. W ten sposób cała cywilizacja upadnie. I Bileam to wiedział, nie wiem, co go podkusiło, nie wiem, czemu skończył tak źle, a tak wspaniale zaczął. Czemu tak źle skończył, nie mam pojęcia. Niemniej jednak stracił życie z powodu tego, co robił. Ale chcę zwrócić uwagę na to, co mówił jeszcze w momencie, kiedy Duch Boży nad nim był. Tak jak Salomon. No nikt z nas przecież nie wytarga kartek z Pisma Świętego, bo Salomon źle skończył. No nikt tego nie robi. Wszyscy mamy przypowieści Salomona i Pieśni nad Pieśniami i Kaznodziei Salomona i je czytamy i cytujemy, cieszymy się z tego słowa, ale nie negujemy tych słów tylko dlatego, że on źle skończył. Cieszymy się z tego, co Duch Boży w tym momencie, kiedy on stał przy Bogu, wkładał w jego serce, wkładał w jego usta i co przez niego wypływało ku błogosławieństwu. I tak uważam, tak samo Bileam. Kiedy Duch Boży na niego stąpił, a Biblia mówi, że stąpił na niego Duch Boży, to nie mogę powiedzieć, nie będę słuchał tych słów, ponieważ one są wychodzą z ust człowieka, który źle skończył. Nie. Ja cieszę się tym, że w momencie napełnienia Duchem Świętym i tej inspiracji Ducha Bożego wypowiada pewne słowo. Jakie to słowo wypowiada Bileam, na które chcę zwrócić uwagę? Wzejdzie gwiazda z Jakuba, mówi Bileam, to jest czwarta księga Mojżesza, 24 rozdział, 17 wiersz. Powstanie berło z Izraela. Pamiętajcie, że Bileam wypowiada te słowa, kiedy patrzy na obóz izraelski i widzi krzyż, bo tak ten obóz wyglądał. Widzi krzyż. I zachwycony tym zjawiskiem, tym widokiem, kiedy nagle Duch Boży go napełnia, a przez jego usta wychodzi proroctwo na temat Mesjasza, Jezusa Chrystusa, który przyjdzie i zdepcze głowę szatana, a on wypowiada to w taki sposób, jak potrafił, że pokona Agaga, gwałtownika. Zwiastuje, prorokuje o Mesjaszu, Królu, Jezusie Chrystusie i mówi, oto powstanie gwiazda z Jakuba, wzejdzie berło z Izraela. I oto mamy księgę Estery. Po jakimś czasie i czytamy o tym, że tutaj berło zostało wyciągnięte w kierunku Estery i ona przychodzi do króla i dotyka się tej głowicy berła, aby zaakceptować, przyjąć tę łaskę, którą oto król jej wyświadcza. To jest niesamowite. Kochani, bo to bardzo przypomina, wręcz do złudzenia jest obrazem, zapowiedzią proroczą tego, co dzieje się w momencie, kiedy Pan Bóg wyciąga swoje berło, którym jest Ewangelia, w kierunku człowieka i człowiek postanawia dotknąć się tej Ewangelii, dotknąć się tego berła, dotknąć się Chrystusa i uwierzyć w Niego. Wtedy nagle 30 dni milczenia między Esterą i królem idą w niepamięć. Relacja jest odbudowana. Estera może się cieszyć przychylnością króla, może z nim wieczerzać, może z nim ucztować. Kiedy czytam kolejne rozdziały, ja mam wrażenie, że to był najbardziej zakochany człowiek w całym imperium, ten król, w swojej królowej Esterze. No, dam dowód. Pamiętacie, co działo się, kiedy Haman tam próbował coś wybłagać litość u Estery? Jak to odebrał król wtedy? Pamiętacie, że on chce ją tam chyba zgwałcić? No tak jest wyraźnie napisane, że do niej się dobiera. No co zrobił król? A co, tam mam 1000 innych kobiet i wystarczą? Nie, on był w niej zakochany. On czuł do niej uczucie. To było małżeństwo. Nie pozwolił sobie na taką hańbę. Mam wrażenie, że to wyciągnięcie berła, to dotknięcie berła przez Esterę odbudowało jak w jakiś dziwny sposób pewną relację. 30 dni cichych dni w małżeństwie. Trudne dni. 30 dni, prawie miesiąc. I oto nagle wszystko pęka. Relacja pełna akceptacji, pełna przychylności, pełna wychodzenia naprzeciw. Estero, nawet połowa mojego królestwa będzie twoja. Twoim, jeśli tylko zechcesz. Czyż tak nie jest z Panem Jezusem? Kiedy człowiek dotknie się tego berła, kiedy uwierzy w Jezusa, kiedy przyjdzie i dotknie się Ewangelii, Chrystusa,
Wtedy nagle nie 30 dni, ale całe Twoje dotychczasowe życie, które było brakiem, które stanowiło brak pojednania, brak relacji z Bogiem, to nie 30 dni, to czasem lata, 30 lat, 50 lat, może 20 lat milczenia, braku relacji z Bogiem, braku z Nim społeczności i wystarczy dotknąć się tego berła, jakim jest Chrystus. I nagle ta relacja jest odbudowana. I wtedy Pan Bóg staje w życiu takiego człowieka. Chce z Tobą wieczerzać. Cały jestem do Twojej dyspozycji, jakby sam Pan Bóg chciał powiedzieć wtedy. Ja będę Ci Bogiem, Ty będziesz mi synem. Ty będziesz moim dzieckiem. Relacja jest odbudowana. Społeczność jest odbudowana. Nasze przyjście przed Króla, na którego się spodziewamy, albo na które czekamy, jest przecież naszą radością. Powinno być wzbudzać w nas pozytywne emocje. To, że to życie tu na ziemi, ten świat, który obserwujemy, się kończy, a gdzieś tam już na horyzoncie rozbłyska ta nowa, inna rzeczywistość, powinno w nas wzbudzać radość i oczekiwanie. Przecież Twój umiłowany Zbawiciel, którego pokochałeś bez reszty, nadchodzi. W końcu się z Nim spotkasz. To powinno wzbudzać w nas radość. A więc nie ma miejsca na niepewność. Co ze mną będzie? Jaki będzie mój koniec? Czy na pewno będę zbawiony? Czy On mnie przyjmie? Nie. Jeśli uwierzyłeś w Jezusa, jeśli złożyłeś Mu całe swoje życie, to zacytuję jeszcze raz apostoła Jana, abyś był pewien, że masz życie wieczne. Abyś był tego pewien. Kochani, chciałbym zwrócić na coś uwagę. To dotyczy jeszcze końcówki 4 rozdziału, ale zahacza o oczywiście 5, bo tu się przecież rozgrywa cała ta historia. Zanim zaczęła się Estera modlić i pościć, napisała scenariusz, w którym punktem kulminacyjnym była jej śmierć. No bo tak to trzeba odczytać, prawda? Kiedy Mordochaj przekazuje jej pewną wiadomość o tym, co się dzieje, dlaczego on się tak zachowuje, Estera się dowiaduje i wtedy słyszymy albo zapoznajemy się z ust Estery, wychodzi najczarniejszy scenariusz, jaki mógł być napisany. Ona opowiada o tym, że nie była wezwana i tak dalej i może skończyć źle, skończy się to śmiercią. Mogę umrzeć, ale jeśli mam umrzeć, to zginę. Jeśli mam zginąć, to zginę. I mam tutaj pewne przemyślenie, bo jak tak sobie to czytałem, jeszcze przygotowywałem się do tego wykładu, to uderzyła mnie pewna myśl. My w naszym życiu bardzo często nastawiamy się na najgorsze. Po prostu się nastawiamy na najgorsze. To takie bliskie ludzkiej naturze, aby pisać najgorsze scenariusze. Czasem coś się gdzieś tam kroi, się jakiś problem i tak dalej i już się zastanawiamy, głowa 4x4 i już widzimy koniec, trumnę, śmierć po nas. Nie ma nas. Tak jakby tylko jedna droga była w życiu i to właśnie ta najgorsza dla nas przygotowana. Czasem tak jest. Gdzieś tam się zaognia jakiś problem w pracy i my już myślimy, tu buzuje w nas i już wiemy, że już wylecimy z pracy, nie będzie. No tak czasem jest, że piszemy sobie najczarniejszy scenariusz, jaki tylko możliwy jest, jaki nam się tylko uda wymyśleć. I powiem tak, że wielu ludzi mówi tak, lepiej się nastawiać na najgorsze, żeby przeżyć miłą niespodziankę. No tak sobie to jakby argumentują, definiują, czy usprawiedliwiają się. Wolę się nastawiać na najgorsze, żeby później się zaskoczyć mile i tak dalej. Ale powiem wam, że to nie jest do końca właściwa postawa, dlatego że my w ten sposób się nastawiamy już jakoś do przyszłości, do przyszłych dni, do pewnych wydarzeń. Mamy już pewne nastawienie, a to wpływa na nasze czyny. I często pisząc te najgorsze scenariusze w naszym życiu, kiedy gdzieś tam się coś zaognia, tworzymy sobie jakiś najczarniejszy scenariusz możliwy, jaki tylko nam się gdzieś tam zrodzi w umysłach i bywamy przez to nasze pisanie tego scenariusza sparaliżowani we własny, jakby jesteśmy sparaliżowani we własnym scenariuszu, zapominając o tym, że przecież reżyserem tego spektaklu jest Pan Bóg. I tylko On.
Wydaje nam się, że gdzieś tam najgorsze nas spotka. Piszemy ten scenariusz, zapominając o tym, że przecież to Pan Bóg ma w swoich rękach wszystko, a moje losy są w Jego rękach, jak czytamy. Absolutnie w Jego rękach. To, że ona popełniła błąd w swoim nastawieniu, wydaje mi się, i znowu spróbuję opisać, co mogło się dziać gdzieś tam w tle tych wydarzeń. Przecież widzimy, że król był absolutnie wobec niej życzliwy. On emanuje życzliwością w tym czasie. Wyciąga berło, składa jej ofertę, gotów jest przyjść na ucztę, tam ponawia swoją ofertę, broni jej przed Hamanem, wzburza się, gdy coś jej grozi, jakaś krzywda. To jest człowiek jakby pełen życzliwości. Kochani, gdy Estera nie mogła spać spokojnie przez te 30 dni ciszy plus 3 dni postu, a więc 33 dni około trwało jej zmaganie się z myślami, dlaczego król mnie unika, dlaczego nie mam z nim relacji, dlaczego ze sobą nie rozmawiamy, czemu się do mnie nie uśmiechnął, czemu nie powiedział, że mnie kocha, czemu nie poszedł na zakupy, czemu nie pobawił się z dziećmi i tak dalej, dlaczego tego nie robił. 33 dni myślenia o tym, co jest nie tak w tym małżeństwie, podczas gdy król spał spokojnie. Spał spokojnie. On nie widział problemu. W ogóle się tym nie zajmował. Może po prostu miał tyle spraw na głowie i tak dalej. Nie widział problemu. Nawet pewnie nie zauważył, że tam gdzieś Esterze nie daje tyle czasu, ile powinien. On po prostu tego nie widział, jak każdy facet nieraz. Nie widzi pewnych rzeczy. Żona myśli, że jest coś nie tak. Mężczyzna, mąż myśli, że wszystko jest dobrze. Okazuje się, że kiedy ona myślała, że zginie, on myślał, że razem się zestarzeją. Mam takie wrażenie. Przecież nie pozwoliłby, żeby ktokolwiek tknął Esterę, zwłaszcza Haman, jego najdostojniejszy minister w całym królestwie. Wystarczyło, że on tylko w dziwny sposób klęczał i błagał Esterę o życie, a on to odczytał jednoznacznie. Nie tkniesz jej, nie dotkniesz tej kobiety, bo ona jest moja. Widzicie, można się pomylić i to bardzo. Można sobie wytworzyć rzeczywistość, która nie istnieje. Estera żyła w lęku, strachu, miała obawy, bała się, co będzie dalej. A król, nie mam pojęcia, dlaczego był taki jakby zachowawczy przez ten czas, mogę się tego domyślać, ale wydaje mi się, jakby był absolutnie zaskoczony całą sytuacją i zachowywał się całkowicie naturalnie. Był pełen życzliwości, miłości, akceptacji, łaski dla tej kobiety. Kochani, to niezwykła, romantyczna, pełna emocji chwila, kiedy Estera dotyka się berła. Kiedy łaska jest jej dana. Ale powiem wam coś. Gdzieś w tle widzę w tym tekście niepohamowany apetyt diabła, aby do końca walczyć o swoje. Już wytłumaczę, co mam na myśli. Kochani, w tej atmosferze emocji i rozluźnienia, kiedy być może czujność Estery jest jakoś zachwiana, bo domyślam się, jakaś to była walka emocjonalna, idzie i nie wie, co z nią będzie i nagle okazuje się, że ten mężczyzna ją kocha bez reszty. Jest gotów być z nią, jest gotów ją chronić, jest gotów jej dać wszystko, czego chce, połowę królestwa nawet. No domyślam się, jak w niej pękło coś w tej Esterze przez tyle czasu, przecież walczyła ze swoimi myślami, pękło w niej coś i nagle okazuje się, że dochodzi do pewnego rozluźnienia, zachwiania czujności. Ta długotrwała mobilizacja znalazła swoje ujście i oto niczym wąż przystępuje do ataku z ukrycia diabeł. Popatrz, oto połowa królestwa, to wszystko może być twoje. Kochani, pomimo tego, że to wynika z ogromnej życzliwości i łaski, to wydaje mi się, że to przypomina kogoś, kto daleko później
40 dni nie jadł i nie pił, z dala od swojego ojcowskiego niebiańskiego domu słyszy praktycznie te same słowa. Popatrz, wszystkie te królestwa mogę ci dać. Mogę ci dać. Mogę ci dać, tylko się pokłoń. Kochani, Estera w tym momencie rozluźnienia i takiego emocjonalnego uwolnienia w końcu słyszy słowa, które być może, mówię to z dozą ostrożności, być może diabeł gdzieś tam próbował coś ugrać, żeby odbić jej skupienie, jej determinację, bo przecież ona poszła w jakimś celu, i zwrócić uwagę na to, co jest w tym świecie. Na te błyskotki, bogactwa, na to dostojeństwo, na to ten honor, na ten zaszczyt, który jej mogła mieć. Połowę bogactwa mojego, połowę królestwa, Estero, mogę ci dać, jeśli tylko poprosisz. No, każdy człowiek by się zastanowił przez chwilkę i pomyślał, no zaraz, ja tu przyszedłem, aby ratować moje koleżanki, kolegów, moich przyjaciół, a nawet ludzi, których nie znam, a duża część tych młodych dziewcząt z mojego narodu jest zazdrosna i strasznie pokazują na mnie palcem i w ogóle już się ze mną nie chcą spotykać, bo to ja zostałam królową, a one nie. I ja mam je tutaj ratować, prosząc o życie dla nich, a może lepiej by było uwić sobie wspaniałe gniazdko, połową królestwa się zająć, karierę zrobić polityczną jako kobieta. Dzisiaj to jest modne. W ogóle przywództwo w tym wydaniu, więc może warto by było. Niejedna by tak się zastanowiła. Po co ja tu przyszłam w ogóle? No po co? Po co ja tu przyszłam? To taka oferta. Taka oferta. Oferta nie do odrzucenia. Ale widzę, że nie pozwoliła się wytrącić z równowagi. Ta kobieta. Gdybym mógł powiedzieć o niej, że była mężna, to bym powiedział, że była mężna. Nie pozwoliła wytrącić się z równowagi, tak jak Mojżesz, o którym czytamy w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, 26 wierszu, uznawszy raczej hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. O, to jest niezwykłe. Myślę, że ci dwoje, Mojżesz, Estera, są dla nas ogromnym przykładem. Demas jest dla nas wielkim drogowskazem, abyśmy nasze oczy odwracali od tych świecidełek w tym świecie i nie dali się wytrącić z równowagi, bo przecież nasza ojczyzna jest tam w górze, w niebie. Kochani, jest jeszcze jedna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę w tym 5 rozdziale, to ta szubienica, którą Haman postanowił sporządzić. Bardzo zaciekawiła mnie ta budowla. Czy zwróciliście uwagę na wysokość tej szubienicy? 50 łokci. Czy wiemy, ile to jest? Łokieć ma około 45 centymetrów. 50 łokci to jest około 22,5 metra. No, jeżeli tak założyć, że to 50 jest centymetrów, bodajże 50 był starożytny łokieć, to jest 22,5 metra. 22,5 metra to jest prawie 9 pięter. No, tyle jest kondygnacji, taka wysokość. Tak jadąc tutaj na nabożeństwo, pomyślałem sobie, może gdzieś zobaczę 10-piętrowy blok, ale jakoś nie jechałem tędy. Nie wiem, są tu 10-piętrowe w Czechowicach? Są, nie? Są. Myślałem sobie, a zobaczę, żeby jeszcze przed nabożeństwem nabrać takiego wrażenia. Ile to by mogło być? 9 pięter. To biednie by było, albo trudno by było zobaczyć tam człowieka, że wisi na tej szubienicy. Co to za pomysł w ogóle tak wysoko zrobić, albo taką wysoką zrobić szubienicę? Kto by go tam wciągnął? Jakby egzekucja miała wyglądać? Kto by go tam wprowadził, jeśli mieliby go tak zrzucić na linię za szyję? Jak to miało wyglądać? Co to za pomysł, szaleńczy pomysł? I tak sobie pomyślałem, że coś w tym jest, kochani, że w tych czasach starożytnych, nawet można powiedzieć, nie tyle starożytnych, coś w tym jest,
że kiedy chciało się kogoś zabić, stracić jego życie, aby zabić go albo jakąś egzekucję przeprowadzić i go zhańbić w ten sposób, jego ciało zhańbić, to się zwykle go wieszało gdzieś wysoko. Król Saul zawisnął na murach, jego ciało powieszone na murach. Pan Jezus zawisnął na krzyżu. A więc to wywyższanie śmierci i hańbienie tego, który umierał, gdzieś wysoko, tak, żeby ludzie widzieli, to nie jest jakby tak bardzo oddalone od naszych czasów. Kochani, w krajach, gdzie są prześladowania, gdzie ludzie tracą głowy z powodu chrześcijaństwa, zaskakujące jest, co oni z tymi głowami robią. Wieszają na płotach. Znowu, jakoś wysoko, żeby było widać. O co chodzi w tym wywyższaniu umarłego człowieka? Wydaje mi się, że to jest pohańbienie, bo godne pochowanie człowieka to jest złożenie go do grobu, a więc jakby go uniżenie, zniżenie go, włożenie go do ziemi. A wywyższenie już umarłego człowieka to najczęściej było na żerptactwo, na zhańbienie przez robactwo, przez jakieś pasożyty, zhańbienie tego ciała. W ten ostentacyjny sposób Haman chciał zhańbić Mordochaja na oczach całego miasta, bo dziewięciopiętrową konstrukcję, na której zawisłby człowiek, każdy by zobaczył. W końcu zobaczyłby człowieka, każdy jeden, kto tam mieszkał. To jest bardzo ciekawa myśl i na to zwracam uwagę, że tutaj było takie desperacka chęć pohańbienia człowieka. Ale jeszcze na coś zwracam uwagę. Kochani, jak bardzo zło się wciska w centrum uwagi. Zło, hańba, niegodność, niemoralność. Jak to chce być w centrum uwagi ciągle? Na najwyższym miejscu w twoim i w moim życiu, w życiu narodu, na rynku w najbardziej centralnym miejscu w mieście. W centralnym miejscu twojego życia, tam gdzie najczęściej zaglądasz, to czego najczęściej używasz, w telefonie, w internecie, tam chce to zło być jakby tak widoczne i tak jakby do dyspozycji dla każdego. O tym mi jakby ten obraz tej szubienicy tak wysokiej, nie wiem, czy kiedykolwiek w historii ktoś zbudował tak wielką szubienicę, ale wiem, że ta hańba, którą szykował Haman na Mordochaja, ta hańba została później na niego rzucona i nie Mordochaja oglądano, ale Hamana na tej 22-metrowej szubienicy. Kochani, kończąc i zmierzając już do końca, a to jest ostatnia moja myśl, widzimy pewne zawahanie Estery podczas tej pierwszej uczty. Na to zwracamy uwagę, kiedy czytamy, o cóż tu chodziło Esterze, kiedy król pyta się: Estero, jestem na twojej uczcie, więc chciałbym się dowiedzieć, czego tak naprawdę oczekujesz ode mnie, jak jest twoje zapytanie, bo przecież po to mnie tu zaprosiłaś. Wtedy oczekujemy jako czytelnicy księgi Estery, że Estera powie: słuchaj królu, oto mam pewien problem. Jest pewna rzecz, jest pewien człowiek i tak dalej. A tutaj dowiadujemy się, że Estera postanawia wydać raz jeszcze i zorganizować ponownie piknik w sobotę. Tak jak to teraz mamy w zborze. Był w sobotę, jest znowu w sobotę. Więc Estera robi dokładnie to samo. Był piknik i robi znowu piknik, bo no właśnie, dlaczego? Dlaczego postanawia zaprosić go raz jeszcze? Przecież mógł się zniecierpliwić, powiedzieć: no dzisiaj miałem czas, ale jutro biznes, jutro ministrowie, jutro delegacja i tak dalej. Co robi Estera? Dlaczego tak się zachowuje? Muszę powiedzieć, że to ponowienie zaproszenia okazuje się być, z mojej perspektywy czytelnika Bożego Słowa i z mojej perspektywy tego, który tak wnikliwie, można powiedzieć, ten rozdział bada i tą księgę, uważam, że to była najważniejsza decyzja w całej tej księdze. To ponowienie zaproszenia. Dlaczego? Dlaczego to była najważniejsza decyzja w całej tej księdze? Okazuje się, że potrzebna była jeszcze jedna noc. Jeszcze jedna noc. Jeszcze jedna noc. Aby dać dowód na to, iż Bóg pysznym się sprzeciwia,
a pokornym łaskę daje. Bo właśnie tej nocy rozegrała się jedna z najdziwniejszych historii w całej tej księdze, ale chyba najbardziej strategiczna. Królowi się coś przyśniło. Nie, inaczej, nie mógł spać. O, fajnie jakby się coś przyśniło, ale to nie ta księga. Nie mógł spać. Nic mu się nie przyśniło. Tej nocy nie mógł spać. Więc coś go zmusiło, coś jakby na niego wpłynęło, że coś zaczął robić. To jest w zasadzie 6 rozdział, więc nie będę tutaj wyprzedzał faktów, ale okazuje się, że ta decyzja, to ponowne zaproszenie było niezwykle kluczowym momentem w całej tej historii. I zastanawiam się, co sprawiło, że Estera była tak zdolna do tego, żeby rozeznać Bożą wolę. Bo kiedy czytamy tę księgę, to wiemy, że ta noc była niezwykle potrzebna. Ten poranek był niezwykle potrzebny. To do południa następnego dnia to było niezwykle potrzebne. To popołudnie następnego dnia było strategiczne. I ten wieczór to już był w ogóle wyjątkowy następnego dnia. Co sprawiło, że Estera miała takie wyczucie, że potrafiła rozpoznać Bożą wolę i podjąć decyzję? I dziś to jeszcze nie jest ten dzień. Tak jakby słyszała Boga, który mówi, poczekaj jeszcze, jutro zapytasz. Tak jakby słyszała. Tak jakby Bóg i powiedział, Estera, ja potrzebuję jeszcze jeden dzień. Potrzebuję nocy i potrzebuję dnia. O tym będziemy mówić w 6 rozdziale. Ten następny dzień i ta noc, to był strategiczny moment w całej tej historii. Skąd Estera miała tą wrażliwość? Ja wiem skąd. 3 dni postu i modlitwy sprawiło, że ona tak oddzieliła się od tego, co ją otaczało, tak skoncentrowała swoje myśli, tak uspokoiła swojego ducha, swoje wnętrze i swoją duszę, tak ukorzyła się przed Bogiem, że ten zaczął odpowiadać. Bo Pan Bóg patrzy z ukrycia, i aby nagrodzić tych, którzy Go szukają. Kochani, jak dobrze jest więc mieć ścisłą relację z Panem. Przez modlitwę i post. Bo kto wie, może ty i ja dzisiaj potrzebujemy jeszcze tej nocy i jeszcze tego dnia, aby Bóg mógł zadziałać w naszym życiu i odmienić coś, co musi być odmienione właśnie dzisiaj. Kochani, zostańcie z Bogiem. Mam nadzieję, że 5 rozdział Księgi Estery stał się dla nas taki bardziej otwarty, nieco głębszy. Mam nadzieję, że te treści, które tutaj padały, to rozważanie pogłębiło naszą wiedzę, poznanie i głód tego, aby spodziewać się 6 rozdziału Księgi Estery. Mam nadzieję, jeśli Pan pozwoli, następnym razem, przy następnej okazji podzielić się z Wami 6 rozdziałem Księgi Estery, na który serdecznie Was już zapraszam, chociaż nie wiem, kiedy to będzie. Zostańcie z Bogiem, oddaję czas już prowadzącemu. Amen.